Remisujemy z Radom Ekiem, Radom 2-2. No na pewno jest złość, jest rozczarowanie, bo mimo że ten mecz zremisowaliśmy, to chyba no, czujemy się, jakbyśmy to spotkanie przegrali. No dokładnie, jest bardzo duży niedosyt. W takim meczu, gdzie prowadzimy 2-0, bronimy karnego, gdzie Konrad świetnie broni. I tak naprawdę nie wygrywamy tego meczu, mając jeszcze tyle sytuacji, których też nie wykorzystaliśmy. No szkoda, jest duża złość. Co zrobić? No kolejny mecz, gdzieś w końcowych minutach tracimy bramki i tracimy punkty i to boli. Były sytuacje, była poprzeczka Macieja Mańki, no broniony rzut karny, no i później taka bramka trochę z przypadku, no bo był rykoszet, no i piłka wpadła do bramki. No dokładnie, gdzieś tam Radomiak od początku spotkania szukał uderzeń z daleka, bo w żaden tak naprawdę inny sposób nie byli w stanie nam zagrozić dzisiaj. I gdzieś tam po którymś tam strzale, no pechowo się odbiła i, no, i wpadła do bramki. To zadanie domowe na pewno zostało odrobione, no bo pamiętamy inaugurację ligi, mieliśmy problem z wejściem w spotkanie, później Puchar Polski, 60 minut nie najlepsze gry, później bardzo dobre pół godziny, no a dzisiaj w zasadzie od samego początku dominowaliśmy i mieliśmy kontrolę. No zgadza się, gdzieś tam fajna ilość kibiców dzisiaj się pojawiła, gdzieś ten doping nas niósł, za co też dziękujemy i no nic, no kolejny mecz za tydzień u siebie z Jastrzębiem, gdzie też to jest drużyna z czołówki. No musimy wygrać i liczyć na to, że przezimujemy gdzieś tam w górnej części tabeli. Nasuwa się pytanie, no co się wydarzyło, no bo pamiętamy mecz z Olimpią Grudziądz, tak na gorąco, jak masz teraz w głowie, analizujesz, to jest, nie wiem, brak koncentracji, jakieś inne rzeczy? Nie wiem, ciężko mi gdzieś teraz to powiedzieć, czy brak koncentracji, nie wiem, może jakiś tam delikatny ubytek sił w końcówkach, ciężko, no zobaczymy co trener powie, jak przeanalizujemy to spotkanie i tak jak mówię, no zostały do końca gdzieś tam 3 mecze z pucharem, zrobimy wszystko, tak jak mówię, żeby tą zimę przezimować gdzieś tam wysoko w tabeli. Jeszcze 2 słowa o twojej bramce, bo byłeś blisko pokonać bramkarza Radomiaka w Radomiu, tam ci się nie udało, no dziś chyba doskonale w tym polu karnym się odnalazłeś. No tak, to cieszy na pewno bramka, asysta gdzieś tam pozwolą mi teraz złapać trochę tej pewności siebie i te minuty, które teraz dostałem w tym meczu, także cieszę się, że gdzieś tam z niezłej strony się pokazałem i mówię, brakuje tylko tego, żeby drużyna wygrała dzisiaj. Tomi Cafe, partner klubu GKS Tychy.